Witajcie. Dzisiaj mam cudownego gościa, który przeżył niesamowitą historię. Henryka, witaj Henryku. Witam serdecznie. Dziękuję, że zgodziłeś się powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia, swoje świadectwo spotkania Pana Boga, bo przeżyłeś też śmierć kliniczną. Ale powiedz od początku, co było, parę zdań, co było przed tą sytuacją, przed tą chorobą, jak żyłeś, jaka była Twoja relacja z Panem Bogiem wtedy? Co się wydarzyło, jak to się stało, że przeżyłeś tą śmierć kliniczną, co tam widziałeś po tamtej stronie. No i potem jak zakończ, poproszę cię, jak się zmieniło twoje życie, czy to w jakiś sposób to wydarzenie wpływa dzisiaj. Oddaję głos tobie, bracie. Okej, dziękuję serdecznie. Kochani, ja w moim życiu dość sporo nagrzeszyłem. Tak to bywało. Mam 74 lata. Kiedyś dość mocno nawet i alkohol piłem, także mój Bóg, Pan Jezus czy Matka Boska gdzieś tam zawsze byli z boku, mimo że pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Natomiast straciłem bardzo wcześnie ojca, bo mając 5 lat, wychowanie mnie, brata i siostrę matka się zajęła, także ja w wieku 18 lat wiele rzeczy nie tolerowałem, zacząłem żyć na własny rachunek. Po prostu poszedłem na hotel po skończeniu szkoły zawodowej, potem dopiero później, jak już byłem żonaty, kończyłem technikum budowlane i tak to moje życie się toczyło. Także wiele krzywd sobie i wielu innym znajomym, również i mojej najbliższej rodzinie, wyrządziłem. Tak się toczyło te moje, powiem, dość brzydkie życie na tamten czas. Do kościoła różnie to bywało. Jak mówiłem, że mam potrzebę, to idę, a jak nie, to łączenie wideo się przerywa mi tutaj. Nie wiem dlaczego. O, wróciło, wszystko jest ok. Tak? Natomiast życie religijne tak w praktyce wyglądało nie bardzo. Żoną żeśmy wiedli wspólne małżeństwo do 20 roku życia, bo jeszcze wtedy barłożyłem dość mocno w tym małżeństwie. Z tego małżeństwa zrodziła się trójka dzieci, dwóch synów i jedna córka. Natomiast żeby przerwać tą gehennę moich tych grzechów wszystkich, w 1987 roku w czerwcu pojechałem na Jasną Górę z żoną i z najmłodszą moją córką i tam coś się zaczęło dziać w moim życiu, bo kiedy córka przed obrazem Matki Bożej zaczęła prosić, żeby tatuś zerwał z tym życiem, które jest, żeby przestał pić, nie wiem, coś się działo wtedy. Ja, trudno mi w tej chwili to określić, co się działo, ale wróciłem z Jasnej Góry innym człowiekiem. Do dnia dzisiejszego jestem trzeźwy, nie piję alkoholu. I życie się moje toczyło tak w miarę dobrze. Natomiast... Ale poczekaj, jeszcze powiedz, a jak to się stało, że coś doświadczyłeś na tej Jasnej Górze, że tak przestałeś pić od razu? Czy podjąłeś decyzję? Powiedz tak, to zdanie. Kiedy moja córka przed obrazem pani Jasnogórskiej zaczęła się modlić, ona wtedy miała 5 lat, zaczęła się modlić swoimi słowami. Jeszcze, to jest dla mnie przykre. Padłem na kolana. Coś zaczęło ze mnie schodzić. Czułem, że ten ciężar, który mam na plecach, wszystko schodzi. Będąc na kolanach, czułem całkowite wyluzowanie swojego organizmu. Gdzieś to wszystko schodziło. Nie wiem, gdzieś jakieś dźwięki dochodziły. Ktoś tam mnie klepał z tyłu po plecach, bo zacząłem płakać niesamowicie. Będzie dobrze. I kiedy to wszystko zeszło ze mnie, wstałem,
I głośno powiedziałem: Matko Boska, koniec z alkoholem. I od tego czasu jestem trzeźwy. Wróciły wszystkie uczucia, które kiedyś gdzieś tam były zatracone. I przyrzekłem tam, właśnie na Jasnej Górze, że do końca życia nie będę pił alkoholu. I w dniu Pięknie. dzisiejszym, Ile lat to czerwcu, było nie, temu? 87 rok, 33 lata temu, do dnia dzisiejszego, będąc na różnych imprezach, zabawach, weselach, nie wypiłem nawet lampki szampana. Żadnego piwa, niczego. Nie piję żadnego alkoholu do dnia dzisiejszego. Pięknie, chwała Bogu. W 2015 roku spotkało mnie coś dziwnego w moim życiu. Lekarze stwierdzili, że moja zastawka na sercu zwapniła się i mam dwie żyły, ulegają likwidacji, znaczy się zapychają się i powinienem poddać się operacji. Córka z synem zawiezła mnie do szpitala. No i tam tydzień czasu mnie przygotowano, żeby zrobić mi operację. Był to też i trudny okres dla mnie. Bo kiedy pytałem lekarzy prowadzących na pokoju, pytałem, czy jest szansa, że będę żył po takiej operacji. Lekarz powiedział: Panie, szansa jest zawsze, ale nie damy Panu gwarancji, że nie będzie żadnych powikłań, czy nie wróci Pan z powrotem do życia. Ale byłem na wszystko już przygotowany, pogodziłem się z tym, bo przed wyjazdem do szpitala przyjąłem w kościele na mszy ostatnie namaszczenie. Byłem gotowy na wszystko. Nie bałem się niczego. I kiedy położono mnie na stole operacyjnym, pamiętam, że pani anestezjolog kiedyś również studiowała z moją córką na Akademii Medycznej i powiedziała: Panie Henryku, niech się pan nic nie boi, wszystko będzie dobrze. No to wtedy byłem już całkowicie wyluzowany. Nie wiem, ile to sekund trwało, ale bardzo krótko straciłem w ogóle pamięć. Straciłem pamięć potem dopiero, jak mi opowiadali moi synowie i lekarze. Przeprowadzono mi operację. Otworzono mi klatkę piersiową, wszczepiono mi zastawkę i jeden bypass. No i zaszyto mnie. I mieli już mnie wybudzać. Okazało się, że bypass puścił i należało klatkę piersiową z powrotem otworzyć. I kiedy otworzono z powrotem klatkę piersiową, dostałem silny zawał. Po prostu nie żyłem już. Wszystkie urządzenia medyczne, jakie tylko były dostępne, to ja się dowiedziałem potem po tym wszystkim, zostały mi podłączone. Moja klatka piersiowa została otwarta bodajże 3 doby chyba. Ta klatka piersiowa była otwarta. Nie rokowano żadnej nadziei, że wrócę z powrotem do życia. I tak leżałem. I w tym momencie, co się, kochani, dzieje ze mną? Znajduję się, widzę, znajduję się w jakimś dziwnym pomieszczeniu, gdzie jest półmrok, ale wszystkie kontury można było odróżniać. Zobaczyłem dość dziwną istotę. Mówię istoty, bo te istoty były rodzaju ludzkiego, ale były bardzo duże w stosunku do mojej osoby. Zobaczyłem faceta, gdzieś około 35 lat, tak na mój wzrok. Dziwna istota, bo nie miała uszów. Uszy to miał tak na czole, wyglądały jak gruszki. Tak jak po prostu jak szatan ma, tak jak go gdzieś tam określają, czy pokazują na zdjęciach, czy obrazach. I zaproponował mi, żebym poszedł z nim. Ja mówię: dobra, nie ma sprawy, pójdziemy, ale mówię: pokaż mi, jak tam u ciebie jest. Otworzył przede mną taką głęboką niby studnię, tylko że tam było ciemno, nic nie widziałem.
Natomiast z tej wnętrza, z tej studni dochodziły jakieś dziwne dźwięki, jakaś dziwna muzyka. Trudno to było rozróżnić, czy to jest muzyka, czy to jakieś dźwięki. Natomiast w pewnym momencie ukazuje się, podejrzewam, że to jego partnerka, szatanica. Jest to kobieta, ale bardzo brzydka. Ja to tak ciągle to określam, niczym Baba Jaga na mietle. I ona zaczęła wkoło mnie biegać i siderować ze mnie. Nie wiem, jakieś śmiechy dziwne, jakieś takie wyrazy, które niezrozumiałe były dla mnie. I powiedziałem do tego szatana, wiesz co, to ja mówię, rezygnuję z tego twojej propozycji. Na widok mówię tej pani i nie idę z tobą. I co się znowu dzieje? To wszystko ginie. Otwiera się przede mną bardzo, bardzo długi tunel. Na tym tunelu, na końcu tego tunelu, dziwne światło. Tak jakbyśmy w ciągu dnia słonecznego patrzyli na słońce. Tylko, że to światło nie raziło mnie w ogóle w oczy. Stałem w tym tunelu i następuje taki moment, że po mojej prawej ręce ukazuje się jakaś dziwna istota. Ubrana na czerwono, czerwony taki długi płaszcz, obszyte wkoło takim brązowym misiem. Patrzę do góry, na tą istotę twarzy nie widzę. Twarz jest zamglona. Natomiast cały kontur od twarzy, od głowy na dół, wszystko normalnie widziałem dokładnie. I pytam, kto ty jesteś? Do tej istoty. On mówi, ja jestem Pan Jezus. Zdębiałem. Po prostu za nie mówiłem, że coś takiego zobaczyłem. Ale był taki moment, że spojrzałem na dół i zobaczyłem dziwne trzewiki na nogach, które miał, obuwie. Były to buty typu kowbojskie, tak na filmach, na westernach. Kowboje noszą. Ja mówię, co ty masz fajne buty kowbojskie? On mówi, bo ja na białym koniu jeżdżę. Byłem zdziwiony, tak? Aha, mówię, Pan Jezus na białym koniu jeździ. No fajnie, okej. Ja mówię, słuchaj, no to co ty ode mnie chcesz? Zapytałem nawet jego. A on mówi, słuchaj, to ja tobie coś powiem na ten temat. I zaczął mi z całego mojego życia, z całego dokładnie, ze szczegółami opowiadać wszystkie moje przewinienia od początku, gdzie pamiętałem w mojej pamięci, co wyrabiałem, co się działo przykrego w moim życiu, jakie wszystkie grzechy mi zaczął opowiadać. Byłem w Ale szoku. czy on ci to opowiadał ustami, mówił, czy to widziałeś jako Tak. Nie, opowiadał? on mi to opowiadał wszystko ustnie, opowiadał, tak? Ja mówię, słuchaj, ja zacząłem z nim się nawet spierać. Mówię, słuchaj, nieprawdę opowiadać mi jakieś bzdety, to jest nieprawda. O. Nie, to jest prawda. Zacząłem z nim się w pewnym sensie i spierać. Nie? Potem już w końcu poczułem, że faktycznie dociera to do mnie. Uświadomiłem sobie, że to, co mi mówi, jest prawda wszystko. Tak? Zadałem mu takie fajne pytanie. Mówię, słuchaj, to powiedz mi, skąd ty to wszystko wiesz? Pada odpowiedź, ja o tobie wszystko wiem. Kiedy zapytałem skąd i od kogo, nie odpowiedział. Tylko powtórzył znowu, że ja o tobie wszystko wiem. No to ja wtedy zamilkłem, tak? Idziemy dalej w stronę tego światła. Chodź, mówi, nie bój się, tam są twoi wszyscy znajomi. No to Ale okej, no poczekaj, ja to idę. poczekaj, poczekaj, ale jeszcze powiedz, co żeś czuł? Co żeś czuł przy tym szatanie i co żeś czuł przy Panu Jezusie? Czy te uczucia były takie same, czy jakieś inne? Czy coś się zmieniło? To znaczy uczucia miałem w miarę dobre, bo nie czułem w tym momencie, kiedy jego w ogóle spotkałem i prowadziłem z nim rozmowę, nie czułem żadnego lęku ani obawy, nic nie czułem, tak? Byłem na tyle może i niespokojny, bo kiedy ten dialog był tak dość ostry z jego strony, że mówił o tych wszystkich moich przewinieniach, no to gdzieś tam mną targało, tak? No bo mówię, Holender, faceta nie znam, twarzy nie widzę, a on mi tu takie rzeczy opowiada, tak? No. No, ale mimo wszystko czułem taki spokój potem i mówię, to dobra, to idziemy. Skoro zagwarantowałeś mi, że tam są wszyscy z moi znajomi i mam się niczego nie bać, no to mówię, no ja się nie boję niczego, to idziemy. I co znowu się ze mną dzieje? Kiedy z nim idę w kierunku tego światła, po mojej prawej ręce ukazuje się
Znowu istota. Bardzo piękna kobieta. Twarz widoczna, młoda kobieta, ubrana na biało, piękną, białą, koronkową, długą suknię. Na tej sukni pełno złotych gwiazdek. Kiedy zapytam się jej, a kto ty jesteś? Bo zapytałem, ona mówi do mnie, jestem matką Pana Jezusa. Byłem bardzo zdziwiony. I ona zaczęła z Panem Jezusem rozmawiać, żeby mnie nie zabierał, żebym jeszcze wrócił na ziemię. Niestety Pan Jezus był na tyle niezgodny ze swoją matką, że nie wyraził zgody. Mimo, że ona go gdzieś tam prosiła, mówiła mu, że powinienem jeszcze wrócić, że mam coś jeszcze do załatwienia, nie wyrażał zgody. I co się znowu dzieje? No to Matka Boska gdzieś tam, nie wiem, w jaki sposób zginęła, nie wiedziałem potem już jej. Natomiast ciągle idę z Panem Jezusem i widzę również siebie z góry, bardzo małego, a on jest w stosunku do mnie bardzo duży, ten Pan Jezus. Idziemy dalej i zbliżamy się do światła już. I co się znowu dzieje w tym momencie? Światło nie tyle, że nie ginie, ale złoty tron i na złotym tronie kogo widzę? Dokładnie złoty tron i na tym złotym tronie siedzi osoba, istota rodzaju męskiego. Staruszek, siwa broda, siwe włosy. Kto ty jesteś? Bóg Ojciec. Zdębiałem całkowicie. No, my takiej istoty jeszcze nie widziałem. I ten Bóg Ojciec zwraca się do Pana Jezusa. Faktycznie, weź go, bo on już dosyć nagrzeszył. I znowu na chwilę, przepraszam, jeszcze przy mojej prawej ręce, a lewej Boga Ojca jest jakaś kobieta, identycznie ubrana jak Pan Jezus, ale też twarzy nie widziałem, natomiast tak samo była ubrana jak Pan Jezus. I Bóg Ojciec mówi, weź go, bo on już dosyć nagrzeszył. Co mnie zadziwiło, że to był faktycznie, osoba była bardzo stara, no stara, no, tak gdzieś to określił, około 100-letni dziadek, który ma bujne włosy, lokowane, siwe, bujną brodę, ubrany identycznie tak jak papież, tylko że przepasany był takim powrozem, taką liną białą. I on na tym tronie siedział. Potem, kiedy Matka Boska znowu się ukazała, Ale jakie i miałeś ciągle. uczucia jeszcze, powiedz, w tym czasie, jak zobaczyłeś Boga Ojca No byłem zdziwiony. i zakładam, Byłem że ta zdziwiony. trzecia osoba to Duch Święty, co w kształcie kobiety ci się pokazał. Być może, no nie wiem, ale to właśnie przy Bogu Ojcu ona tam była. Natomiast twarzy nie widziałem jej, tak? Ale identycznie była ubrana jak Pan Jezus. Natomiast ja nie czułem żadnego lęku w tym momencie, żadnej obawy, niczego, nie? A jakoś dobroć, jakieś, co, a co, czy coś To poza tym znaczy się tronem dopiero. widziałeś, to miejsce, coś więcej, jakichś szczegółów widziałeś? Nie, to był koniec tego tunelu, te światło takie było bardziej blade, natomiast ten złoty tron na takim podwyższeniu jakby on stał, a poza tym nikogo więcej nie widziałem, bo Pan Jezus był z lewej strony mojej ręki, natomiast ta osoba, która była przy Bogu Ojcu, z prawej strony mojej ręki. Potem ta osoba ginie, pokazuje się znowu Matka Boska, tak? I znowu prosi, już nie Boga Ojca, ale znowu Pana Jezusa, żeby mimo wszystko mnie zostawił, żebym wrócił z powrotem do życia czy na ziemię. I co się dzieje w tym momencie? Po tych wszystkich rozmowach, które tam dość ostro trwały, znaczy ostro na tyle trwały, że dość długo trwały. To zdradź trochę tajemnicę, jakie były te rozmowy, o czym rozmawialiście? No, rozmawialiśmy o moim życiu. Pan Jezus również mówił, że nie toleruje rozwodów, że małżeństwo zawarte, które jest przez ślub kościelny, powinno trwać. Byłem nawet troszeczkę zdziwiony, bo tu muszę też powiedzieć dość istotną sprawę, bo moja córka jest po rozwodzie.
No z tego tytułu też było i mnie przykro, że tak to się podziało. Natomiast wszystkie rozmowy, które gdzieś tam się odbywały na zewnątrz, bo również słyszałem płacz mojej córki, rozmowy mojej córki z moją żoną, mimo że odległość między moim miejscem zamieszkania a szpitalem to jest około 50 kilometrów, to ten płacz, te rozmowy, te modlitwy, które się toczyły, to ja wszystko słyszałem. Wszystko słyszałem. Był taki moment, że nawet prawdopodobnie wpuszczono, potem mi potwierdzono, że synowie moi byli również, bo kiedy leżałem na tej sali operacyjnej, przykryty tylko prześcieradłem, to ich tam wpuszczono ze względu na to, że córka moja robiła praktykę w tymże szpitalu, no to ich wpuszczono. Kiedy syn mój średni mnie zobaczył, no to zemdlał, tak? No bo facet otwarty, nieżywy praktycznie, pod jakimiś masę urządzeń leży, tak? Także no, te rozmowy, które się toczyły między moimi synami, żoną i córką, to też do mnie docierały, tylko moja reakcja była zerowa. W ogóle nic, nie mogłem się poruszać, nic. Natomiast taki był też moment, kiedy już prawie że końcówka No właśnie, tego bo powiedziałeś, że zdarzenia. wraca, że przychodzi teraz Maryja znowu, że Trójca Święta jakby znika i pojawia się Maryja, tak? I że prosi Tak. Pana Jezusa, mówiłeś. Przepraszam, Prosi bo ci Pana trochę. Jezusa, prosi Pana Jezusa, żeby mimo wszystko, że Henryk musi wrócić, ma jeszcze coś do zrobienia na ziemi. Kiedy zapytałem ją i jego, co mam do zrobienia, nie dostałem żadnej odpowiedzi. I co się dzieje w tym momencie? Pan Jezus mówi: dobrze, wyraża zgodę, wrócisz z powrotem, ale jeszcze będziesz w życiu cierpiał. Zeszło to tak, jakoś dziwnie to przyjąłem, że mam jeszcze w życiu cierpieć. Ale co się jeszcze dalej dzieje? Obydwoje, Pan Jezus ginie, Matka Boska też ginie, Bóg Ojciec ginie, otwiera się tunel. Tak? Czy ginie w Stoję, sensie, że przestajesz ich widzieć? Rozumiem. przestałem ich widzieć, otwiera się tunel. Tak? I co widzę na... Już chciałem przekroczyć tam. Najprawdopodobniej jest tak, sobie to wyobrażam, gdybym przekroczył te wejście i wszedł tam, to najprawdopodobniej już bym nie wrócił. Mimo że dostałem jeszcze zapewnienie, że wrócę, że jeszcze będę cierpiał. I co widzę? Po mojej prawej ręce bardzo duże zielone drzewo. Piękna łąka, soczysta, bardzo fajna, duża trawa. Ptaki kolorowe i dużo motyli kolorowych. Potem tak sobie to uświadomiłem, być może, że to są dusze. To, co mi Pan Jezus mówił na początku, żebym się nie bał, że tam są wszyscy moi znajomi. I był taki moment, że chciałem to przekroczyć. Chciałem tam wejść do środka. I co się znowu dzieje? Wszystko mi ginie. Wszystko mi ginie. Budzę się na sali operacyjnej z ogromnym bólem. Odzyskuję świadomość. Odzyskuję świadomość. Ból niesamowity. Tam natomiast, kiedy byłem, nie czułem żadnego bólu, żadnego poczucia czasu. Było mi bardzo dobrze. A na sali operacyjnej było mi bardzo źle. I mówię do pani doktor, żeby te wszystkie urządzenia odczepili, bo ja chcę tam wrócić. Nie, pan tam już nie wróci. Będziemy pana ratować dalej. Okres, który jeszcze leżałem na tej sali tam, był około tygodnia, bo byłem w ogóle nie do życia. Były takie momenty, że było mi zimno, było mi gorąco. Jak było mi zimno, to mnie przykrywano dwoma kołdrami i nawet między kołdry włożono jakąś dmuchawę, żeby ogrzać moje ciało. Było mi bardzo źle. Ciągle chciałem wrócić tam, gdzie czułem się bezpiecznie. Nawet widziałem na suficie mrówki, jak chodzą. Widziałem pajęczynę niebieską. Było mi bardzo nieprzyjemnie w tym szpitalu. Trwało to tydzień czasu. Kiedy potem przewieziono mnie na drugą salę już,
wracałem powoli do normalnego życia. Pytałem obok leżących. Wszyscy byli, nawet twierdzili, że najprawdopodobniej umarłem, bo praktycznie te osoby, które odbywały podobne leczenie, takie jak ja, i operacje, po 10 dniach wychodzili ze szpitala. Ja natomiast dopiero po miesiącu wyszedłem ze szpitala. Był taki okres, że traciłem mowę, bełkotałem. Kiedy syn przyjechał, mówi: to wstań z tego łóżka, pospacerujemy trochę. Przy jego pomocy jakoś tak wstałem, ale no kilka kroków zrobiłem, nie potrafiłem chodzić. Uczono mnie na nowo chodzić, potem mi dano taki balkonik, żebym mógł pospacerować, ale to tylko kilka kroków, bo byłem strasznie osłabiony. Nie miałem w ogóle żadnej siły, żeby chodzić. Dopiero ta rehabilitacja, która była w tym szpitalu, a trwała miesiąc czasu, doszedłem w miarę do normalności. Po miesiącu przywieziono mnie do domu i dzisiaj już jestem w domu. Mija, w czerwcu będzie 5 lat. Jak dzięki Bogu i Matce Boskiej żyję. I chwała za to im. To taka Chwała, moja krótka chwała Panu historia z Bogu. mojego życia. Oczywiście w tej chwili no, życie się moje troszkę też zmieniło w stosunku Właśnie, do mojej powiedz. religii. Było 180 stopni, no mówię, no zresztą ja mam żonę bardzo religijną. Także wspólnie gdzieś tam uczestniczymy w tej chwili, jak ta pandemia jest, no to jest ta możliwość, że możemy wspólnie oglądać poprzez internet msze czy apele jasnogórskie, no to codziennie praktycznie to z żoną odbywamy. Ja nie jestem za bardzo wylewny, bo żona mówi: uff, widziałem się, a się nie modlisz. Ja mówię: słuchaj, ja się modlę dla siebie, nie dla ciebie, żebyś ty to widziała. Ale staram się. Ona mówi: o, tylko żebyś, Mario, mówisz. Ja mówię: nie, to nie tak, jak ty twierdzisz, mówię, bo wiele rzeczy innych jest okej. Praktycznie, kiedy tylko była możliwość, to co roku zawsze na Jasną Górę żeśmy jeździli. I dziękowałem również Maryi za to, co się stało w moim życiu. Jestem również współtwórcą spotkań trzeźwościowych, które odbywają się już 28 lat w Licheniu. Gdzieś to też co roku też tam jestem w Licheniu. Dziękuję właśnie Maryi za to, że uprosiła Pana Jezusa i Boga Ojca, że wróciłem do normalnego życia. Tu też wiele rzeczy społecznych, gdzieś tam pracuję w różnych instytucjach społecznie, prowadzę różne grupy typu od uzależnień, w kościołach różne świadectwa na ten temat mojego uzdrowienia dostawałem. Co jeszcze, wrócę do jednego zdarzenia, które 2 lata bodajże do tyłu, czy trzy, A było powiedz, zesłanie, chyba no. było zesłanie Ducha Świętego i myśmy z żoną poszli, nie chciałem iść w ogóle do kościoła w tym momencie, ale mówię, coś mi tak ciągło mówi: idź, Henryk. Żeśmy poszli z żoną do kościoła i po mszy dwóch księży, ludzie podchodzili, kładł ręce tak nad głowę i się modlił. I co następuje w tym momencie? Ja tracę przytomność i się przewracam na posadzkę. Tracę całkowitą przytomność i się przewróciłem na tą posadzkę. I dość sporo to trwało. A coś Kiedy przeżyłeś w odzyskałem. trakcie tego? Coś przeżywałeś w trakcie? Nic. Nie, nic nie przeżywałem, bo straciłem całkowitą świadomość. Tak? Tylko kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem jakąś kobietę, która nade mną klęczała, modliła się. Natomiast cały sufit był w takim niebieskim tłem wyłożony i pełno takich gwiazdek na tym suficie, a to było, bo to było jeszcze
dekoracja od Bożego Narodzenia. I tak potem do góry patrzę, mówię, Henryk, z powrotem w niebie jesteś. Takie zdziwienie nastąpiło, ale ktoś mnie podniósł, no i wróciłem na tą łapkę, ale tak mnie potem trzęsło niesamowicie, że mówię, no wrażenie było niesamowite. Czyli no. pozytywne generalnie, a to odczucie było. Bardziej pozytywne było to Czyli wrażenie. spoczynek w Duchu Świętym tak zwany, napełnienie Duchem No Świętym. dokładnie tak to wyglądało. Żona poszła również, ale żona nie upadła na posadzkę, tylko znowu, jak ona mi to mówiła, takie dreszcze ją przechodziły, ale o dziwo, żona chodziła w okularach i czytała w okularach, tak? A potem, bo pytam się ludziom, co odczuli w tym momencie, tak? To żona moja mówi, ja bez okularów mogę czytać. O, o dziwo. Mówię, cudownie. chwała Panu, czyta bez okularów, tak? Uzdrowił Także Pan Bóg jej wzrok. Pięknie. Najprawdopodobniej tak. Okulary czasami zakłada, no bo w tej chwili to mówi, ten wirus jest, oczy trochę szczypią, natomiast czyta bez okularów, tak? A ma też 74 lata, a czyta w okularach. To takie też zdarzenie w naszym życiu nas spotkało. A powiedz mi jeszcze, Henryk, jak ludzie reagowali na twoją opowieść? To znaczy się większość osób, które gdzieś tam w kościołach czy w jakichś spotkaniach mówiłem, bardzo pozytywnie to, tak? Natomiast i nawet w internecie też na takiej grupie Życie po Życiu bardzo z pozytywnym odzewem się spotkałem. Też i wiele ludziom odpisywałem na ten temat, jak to było, ale i też takie osoby zdarzyły się, o, klepiesz odrzecy, co ty chcesz świętym zostać, bajki opowiadasz. Ja mówię, słuchajcie, może wy w bajki wierzycie, ale tego, co ja widziałem i to, co słyszałem, mi nikt nie zawierze, no bo przecież to nie jest mój wymysł, tak? Zresztą później również też zacząłem szukać po internecie różnych rzeczy i na YouTubie i wszędzie. Podobne zdarzenia również ludzie opowiadają o tych sprawach, tak? Po takich operacjach. Ja mówię, nigdy w to nie wierzyłem, że coś takiego można doświadczyć w życiu. Przecież to nie jest mój wymysł, ani żadna bajka. Bo przed kim, tak? Jedynie będę a odpowiadał. Ten, czyli 2015 rok, tak? To był ten, te Tak, wyjście z ciała, ta operacja. Tak, dokładnie. I teraz To już... rozumiem, że już jest dbasz o to, żeby być w stanie łaski uświęcającej, no, tak? Oczywiście, że tak. No, jakby inaczej. No, no nie mogę zawieść tego, co obiecałem, tak? No. Nie, czyli okay. czekasz, aż wrócisz na tą łąkę. Rozumiem, że ta łąka, widok tej łąki, co najbardziej do ciebie wraca we wspomnieniach? Czy ta łąka, czy ta Trójca No Święta, ten tron? Cały ten cykl po zginięciu szatana, tak? Ten cały cykl, te rozmowy z Panem Jezusem, z Matką Boską, no, zobaczyć Boga Ojca i ta potem ta świadomość, że tam już byłem, że mogłem tam wejść, a mimo wszystko jeszcze pozwolono mi wrócić. Tam jest pięknie, jest cudownie, nie ma poczucia czasu, żadnego lęku, żadnej obawy. No świetnie się czułem. Czyli warto wybrać Pana Boga. Jakbyś tak mógł zachęcić teraz naszych widzów, tych, którzy o, się wahają. Tak, no, Czy wybrać Pana Boga? No pewnie, że tak. No, oczywiście. No przecież jestem w pełni przekonany, że będziemy żyli tam świetnie i będzie się nam dobrze powodziło. Natomiast ja na dzień dzisiejszy się nie boję śmierci. No. Kiedyś się bałem niesamowicie śmierci. Dzisiaj się nie boję. Uwierzyłem w to, że tam jest coś dobrego, że wszyscy się kiedyś spotkamy, tak? A właśnie, a czy widziałaś, bo tam mówiłeś, że też mieli ci pokazać ludzi, czy widziałaś kogoś z rodziny swojej po tamtej stronie? Nie, nie widziałem żadnych ludzi, tylko to, co mówiłem. Pan Jezus mi powiedział, nie bój się, choć tam są wszyscy twoi znajomi. Aha. Natomiast żadnych ludzi nie widziałem. Nie widziałem, tylko te osoby, które w trakcie... A Henryk, te rozmowy, co mówisz, że słyszałeś między twoją rodziną, te ich modlitwy, czy oni to potwierdzili, że dokładnie tak się modlili, czy dokładnie tak mówili między sobą? Żona przyszła z zakupów, jak chcesz, to ją poproszę,
to ci powie, że faktycznie się modlili. Słyszałem płacz mojej córki. Córka moja marynarkę moją mocno trzymała i się modliły, proszę ciebie, żeby wrócił do życia. Ale Tak, to niestety taka. czy to, co ty widziałeś, one powiedziały, że tak właśnie było? To znaczy się, one się modliły, a ja to wszystko słyszałem, tak? Wiem, ale czy Bo to, jest to. co powiedziałeś im, to, co żeś słyszał, czy one powiedziały, że tak właśnie było? Czy inaczej było? Nie, to co im powiedziałem, to mi potwierdziły, że faktycznie się modliły i że córka moja Asia ręka trzymała od marynarki i się modliła, razem wspólnie się modliły, to potwierdziły mi to, tak? Czyli A ja to widziałeś słyszałem to jakby. pomimo 50 kilometrów odległości między szpitalem a domem, Tak, tak? mimo że 50 kilometrów odległości, ja to widziałem, tak? I to słyszałem, A tak? jeszcze jakieś wydarzenia, które ty widziałeś z tamtej strony i się potwierdziły tutaj? Czy były takie jakieś inne rozmowy, czy zachowanie jakichś osób? To znaczy się zachowania, to co mówiłem, że mnie zemdlał, to jest to potwierdzone. Mówi, tato, tak, ja zemdlałem, bo jak ciebie zobaczyłem otwartego, to mi syn potwierdził, tak, no bo tylko prześcieradłem przykryty, a klatka piersiowa cała otwarta, no. Czyli Widok był podobno, nie mogłeś tego widzieć. no. Również A było jak coś lekarze takiego, się że odnieśli do twoich wizji? Czy im opowiadałeś? O, przepraszam, bo chciałeś coś powiedzieć, wciąłem się. No. to znaczy, słyszałem też, jak syn jeden do drugiego mówi, weź go uszczypnij, tak? Nie czułem tego, ale słyszałem to. Kiedy potem zapytałem już ich, jak już wróciłem do domu, czy tak było faktycznie, potwierdzili to, tak? Natomiast co do lekarzy, ja pytałem, mówię, proszę pana, pan jesteś i nie pierwszy, który nam takie rzeczy opowiada. Pytam mnie, doktorze, a czy to faktycznie tak jest? Profesor mówi, panie, ja tam nie byłem, nie wiem, to pan tam był. Także raczej był pozytywnie nastawiony. Natomiast A jak oni chodziło się też o. odnieśli do twojego uzdrowienia? Czy to dla nich było naturalne, Znaczy nie, no on powiedział, panie, to jest cud, że pan żyje, że pan wrócił do życia. Czyli medycznie nie Było te. powinieneś żyć, tak? Powinienem nie żyć, tak. Był cud, bo wszystkie urządzenia, no praktycznie, które tam były podłączone, sztuczne serce, płuco, nerki, bo nawet na końcu nerkę mi dopiero później, jak już miałem świadomość, to mi odłączono. Dobrze, że ta medycyna w tej chwili ma tyle tych urządzeń, że tam jakoś tak. Zresztą ja też potem rozmawiałem z księżmi, bo mam kilku znajomych, fajnych kolegów księży. W dwóch szpitalu również chodziło z komunią. Jeden był bardzo fajny ksiądz, przystępny, także mówi, panie, to faktycznie był cud, że pan wrócił. Natomiast drugi ksiądz, kiedy z nim rozmawiałem, był bardzo sceptycznie nastawiony. O mój, napatrzał się pan na różnych obrazach w kościele i pewnie to się pan w głowie zakodowało. Ja mówię, proszę księdza, to się nie zakodowało. Mówię, bo wiele obrazów widziałem w kościołach różnych, bo dość często jestem w różnych kościołach, bywałem i po Polsce, ale my akurat takich obrazów nie widziałem. Nie? A Nie jeszcze, widziałem podobno. właśnie, jak już Nie widziałem. wracamy do tego, a No. jak powiedziałeś, Pan Jezus miał tą czerwoną szatę na sobie, ale on był cały ją okryty, czy było coś odsłonięte, coś pod szatą? Co miał. Pod szatą nie. Był cały zakryty. Normalnie rękawy miał też długie. Na końcu tych rękawów też takie były obszyte tym brązowym misiu. I tutaj, gdzie się jest zapinany, to też takie były brązowe obszycia. I na dole. Na tym płaszczu też były takie brązowe obszycia, takiego, niby to taki misiu, tak coś wyglądało, takie fajne, puszyste to było. Mówię, zdziwiły mnie te jego trzewiki, no, kowbojskie buty, mówię, No patrzę, akurat, że Pan patrzę. Jezus na koniu jeździ, to słyszałem już w kilku świadectwach, tak. No, to nie No. jesteś pierwszy, który. A Ale ciekaw tak to jestem, mówił co to też. za szata, wiesz, czy to nie jest ta szata królewska, którą miał na sobie, o którą rzucali ci żołnierze rzymscy kości, prawda? Czy to nie ta cenna właśnie szata? Czy jakaś inna? No a. Ta czerwona Pana Jezusa? To też Nie symbol wiem, wiesz. jego krwi, jego ofiary za nas, to też na No, być pewno. I może, wiesz, symbol ja. jego godności królewskiej. Ale no, jak. A czy jakieś światło z niego wychodziło? Czy widziałeś rany?
na jego rękach? Nie, właśnie żadnych ran nie widziałem. Twarzy też nie widziałem, bo była taka zamglona ta twarz jego. Natomiast rąk również nie widziałem, żadnych ran. Tylko mówię, byłem zdziwiony tym jego ubiorem, takim czerwonym, i zasugerowali mi te jego trzewiki, tak? Gdzieś tam ciągle spoglądałem na te trzewiki i to mnie zasugerowało. Gdybym być może, mimo że szedłem blisko niego, tych rąk nie zauważyłem, tak? Znaczy nie Dłoni. patrzyłeś się na nie. Akurat na dłoni nie zwracałem uwagi. Dość często zwracałem uwagę na górną część ciała. Chciałem zobaczyć tą twarz, ale ta twarz ciągle była zamglona, tak? A jaki miał mógł mieć wzrost według ciebie? Znaczy, jak szedłem z nim, to wydawało mi się, że ten wzrost jest taki równoznaczny z moim, tak? Natomiast kiedy zobaczyłem siebie i jego z góry, to ja byłem bardzo mały. Natomiast on był bardzo, bardzo duży, wysoka istota, tak? Ale kiedy byłem blisko niego i blisko z nim szedłem, no to ten wzrost praktycznie był równoznaczny z moim wzrokiem, tak? Z moim wzrostem. Czyli tak, aniołów też żadnych nie widziałeś, tak? Nie, żadnych aniołów. Wiesz, ja tak potem się zastanawiałem, te wszystkie ptaki kolorowe i te motyle, nie wiem, czy to dusze, czy to może te anioły, nie wiem. Chciałem tam koniecznie wejść. Chciałem wejść, bo byłem bezpieczny w tym momencie i chciałem koniecznie tam wejść. A co czułeś, jak No tam ale widziałeś tą właśnie tą no łąkę, te ptaki? spokój, odprężenie, spokój, odprężenie, cisza. Żadnego lęku, żadnej obawy, ciepło jakieś takie fajne było. Niczego się nie bałem. A Ciągle chciałem, kolory, a ciągle tam. kolory, bo podobno niektórzy mówią, że kolory są takie niesamowite, jakich na No ziemi nie ma. kolory są faktycznie niesamowite. No mówię, te drzewo to w ogóle takie soczyste kolory, wyraziste. Ta trawa też taka soczysta, wyrazista, kolory. Bardzo piękne te kolory. Gdzieś tam w oddali taki nieboskłon, też taki fajny niebieski. No, kolory prześliczne są. Te ptaki bardzo kolorowe, te motyle bardzo ładne, kolorowe. Takie bardzo wyraziste te kolory są. Tak to wyglądało. Dziękuję, Henryk, za twoją odwagę podzielenia się tym świadectwem. Poproszę Ja pomóc również się za dziękuję. naszych widzów teraz, tych, którzy szczególnie się zastanawiają, czy warto oddać życie Bogu, czy warto wybrać Kochani, kochani, warto. Pana ma Zdrowaś Maria, Jezusa i łaski Maryję. spełna. Dobra. Zdrowaś Maria, łaski spełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dziękuję bardzo, kochani. Dziękuję bardzo, Dziękuję Henryku. również. Zapraszam do Za miłego. subskrypcji, do komentarza, do zostawienia, żeby te świadectwa Henryka dotarły jak najszerzej, jak najwięcej osób mogło je usłyszeć, zobaczyć, podzielcie się nim. I zapraszam na nasz kanał, tam jest więcej świadectw. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoim świadectwem, to zapraszam do kontaktu. W opisie jest mail do mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego spotkania świadectwa z Bogiem. Dziękuję Ci, Henryku, jeszcze raz. Ściskam Cię mocno. Dziękuję również. Uściskaj swoją Cześć. żonę i swoją rodzinę. Pa. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Ale